że bez amortyzacji jest ujemny wynik na poziomie 38 milionów. Ale po dodaniu wartości amortyzacji, jestem już po badaniu bilansowym, to mogę powiedzieć, jest wynik dodatni firmy 2 miliony z groszy. Czyli dzisiaj Lipsa ma wynikowo, jest na plusie, jest dodatni. To jest po badaniu bilansowym, to jest po prostu i tak będę publikował bilansy, że po prostu to jest do wglądu, bo tam nic nie jest żadna tajemna wiedza. I tak było od 2009 roku. Gdzie rzeczywiście w 2010 już, kiedy po prostu budynki jak budowy i to wszystko przechodzi i amortyzacja jest po mojej stronie, to kiedyś rozmawialiśmy ze skarbnikiem miasta i też żeśmy się zastanawiali, gdyby na przykład budynki zostały przy mieście i wtedy miasto by amortyzowało. Ale miasto też nie ma jak uciec z tą amortyzacją. Wtedy lepiej, jak to będą budynki przekazane do szpitala. Szpital już jest właścicielem budynku, bo zgodnie z ustawą musi być. A nie może na obcym terenie udzielać czasu pieniędzy. I wtedy ta amortyzacja jest dopisywana na poziomie.